Na świecie są miliony książek o tym, jak zrobić miliony. Idea tego rodzaju książek jest bardzo prosta. My ci pokażemy, w jaki sposób ludzie, którzy są dzisiaj milionerami, doszli do milionów, a ty, stosując te same zasady, możesz również te miliony uzyskać. To dlatego książka tego rodzaju pojawiają się szybkie listy nawyków, które możesz wykorzystać po to, żeby być milionerem, stać się milionerem. Tym nawykiem, który pojawia się w większości książek mówiących o tym, jak zarabiać miliony, jest pracuj dużo. Pracuj więcej niż inni. Mam wątpliwości, czy to jest właściwa droga do tego, żeby osiągać sukces materialny. Zanim pójdę dalej, chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Tak, jestem zwolennikiem ciężkiej pracy. Tak, uważam, że praca jest ważna w życiu człowieka. Tak, uważam, że poprzez pracę można dojść do wielu bardzo istotnych celów. Bardzo wątpię w to, że ciężka praca to jest najlepsza droga do uzyskiwania bogactwa materialnego. Where is the money going to come from? W książce, o której Wam wspomniałem na samym początku, autor wskazuje na to, że ci, którzy zakładali firmy i dochodzili do wielkiego bogactwa, na samym początku swojej kariery pracowali przez 65-75 godzin tygodniowo. W jednym z wywiadów w prasie biznesowej znalazłem taką wypowiedź pewnego miliardera, który twierdził, że jeżeli pracujesz 40 godzin tygodniowo, to tak naprawdę egzystujesz. Tak naprawdę nic nie robisz. Tak naprawdę nie masz wyzwań. Jeżeli chcesz podjąć rękawicę, spróbować być bogaty, musisz pracować 70, a nawet 90 godzin, kiedy rozkręcasz swój własny interes. A zatem zapomnij o urlopie, zapomnij o wakacjach, zapomnij o relacjach z drugim człowiekiem, zapomnij o rodzicielstwie, zapomnij o pasjach, zapomnij o rozwoju. Wszystko poświęć zarabianiu pieniędzy. Kiedyś może rzeczywiście będziesz bogaty. Może. Jest tutaj słowem kluczowym. Tak, to prawda. Wielu ludzi, którzy dzisiaj są milionerami, pracowało ciężko. Pracowało ciężko po 70-80 godzin tygodniowo. Jeżeli popatrzymy na biografię takich gości jak Gates czy Bezos, oni na początku pracowali ciężko po to, żeby rozkręcić swój własny biznes. Tylko o takich gościach jak Bezos czy Gates słyszeliśmy, a o ilu ludziach, którzy pracowali ciężko, nigdy nie usłyszeliśmy. To jest moje pierwsze ale. Ciężka praca może doprowadzić cię do tego, że będziesz bogaty, ale pod warunkiem, że będzie. Sprzyjało ci szczęście, trafisz na pomysł, trafisz na odpowiednich ludzi. Najlepiej, jak będziesz miał te wszystkie trzy rzeczy naraz, plus ciężka praca, wtedy rzeczywiście może to skończyć się dużą sumą na koncie. Czego ci oczywiście życzę. Pamiętaj jednak o prostej rzeczy, że w XIX wieku przeciętny pracownik przemysłowy pracował 70 godzin tygodniowo i naprawdę nie był milionerem. Drugim powodem mojego zwątpienia w to, że istnieje relacja pomiędzy ciężką pracą, liczoną godzinami pracy, a bogactwem, które zamiast uzyskujemy, jest fakt, że idea ta zawiera w sobie prosty przekaz. Musisz pracować więcej niż inni. To oznacza, że żeby wygrać w tym wyścigu, muszę być lepszy od innych. Najlepiej, jeżeli będę więcej pracował. To się może sprawdzić, ale znowu, wcale nie musi tak być. Pomyślcie, ile osób tak naprawdę ciężko pracuje, a nigdy sukcesu nie osiąga. Idę o zakład, że mnóstwo jest ludzi, którzy ciężko pracują, są zorientowani na to, żeby osiągnąć sukces finansowy, a pomimo tego nigdy nie stali się bogaci. Dlaczego? Ponieważ w tym przekazie, o którym dzisiaj mówimy, pracuj dużo, a doprowadzi cię to do bogactwa, jest zawarta zasada konkurencyjności. Pracuj więcej niż inni. Dzięki temu oni w którymś momencie będą pracować na ciebie. Pracuj więcej niż inni. Dobrze, czyli jeżeli ja sobie dzisiaj powiem, jestem gotowy na to, żeby pracować 70 godzin tygodniowo, po to, żeby być milionerem za kilka albo kilkanaście lat, to kto mi zagwarantuje, że gdzieś tam na świecie nie znajdą się kolejni, którzy powiedzą, dobra, Michał pracuje 70, to ja będę pracował 90 godzin tygodniowo. No bo czemu nie? Problem z zasadą, im więcej będę pracował, tym większe szanse na to, że będę osiągał sukces finansowy, jest taki, że zawsze może się znaleźć ktoś, kto będzie gotowy pracować
Więc, a w takim razie, w świecie, w którym konkurujemy nie z tysiącem, nie z setkami tysięcy, ale z milionami ludzi, tak naprawdę możemy przegrać tylko dlatego, że ktoś pracował więcej. Prosty przekaz idący za tym hasłem czas to pieniądz sprowadza się do tego, że im więcej ja będę pracował, tym więcej zarobię. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na kariery ludzi, którzy się wzbogacili w ciągu swojego życia, to okaże się, że w którymś momencie to nie ich praca była najważniejsza, ale praca innych, którzy pracowali dla nich. Krótko mówiąc, w którymś momencie bogacenie się, osiąganie określonego poziomu bogactwa wymaga tego, byśmy zarabiali z pracy innych ludzi. Tak to po prostu wygląda. W końcu coś, co może dla wielu z Was nie jest istotne, dla mnie jest bardzo. Jeżeli pracuję tak bardzo dużo, to w którymś momencie pojawi się pustka, której po prostu nie jestem w stanie wypełnić. Chociaż to zabrzmiało bardzo górnolotnie, ale niech tam. Będę się upierał przy tym, że w związku z tym, że człowiek pracuje bardzo dużo, zaprzestaje rozwoju, zaprzestaje poszukiwania, zaprzestaje szukania tego, co jest dla niego samego dobre. Wszystko jest podporządkowane tylko jednemu celowi, a mianowicie zarabianie pieniędzy, więc to jest prosta rzecz. A teraz dochodzę do najważniejszego. W końcu jestem facetem, który zajmuje się szczęściem. Jest bardzo ważna różnica pomiędzy pieniądzem a czasem. Jeżeli w naszym myśleniu dominuje przekonanie, że czas to pieniądz, to musimy wprowadzić pewne ograniczenia. Pieniądz może być zarabiany do zawsze. Zawsze mogę mieć więcej. Nie ma takiej sumy, którą można by określić jako absolutne maksimum, które mogę osiągnąć. Nie ma. Mogę zarabiać więcej. A z drugiej strony mamy czas. Czas jest tym, co jest ograniczone. Czas jest tym, co jest ograniczone. Powtórzyłem to z prostego powodu. Żeby pokazać Wam, że jeżeli pójdę na wymianę czasu za pieniądz, to zawsze będę mógł zarabiać więcej pieniędzy, ale w którymś momencie czas mi się skończy. A w takim razie wymiana czasu na pieniądz nie jest najlepszym sposobem na osiąganie szczęścia w życiu. Będę o tym kiedyś jeszcze mówił, ale lepszym sposobem jest wymiana pieniądza na czas. Na końcu zadam Wam proste pytanie. Dobra, poświęciłem 10 lat na bogacenie się. Stałem się człowiekiem relatywnie bogatym. Udało mi się. Spełniłem te wszystkie warunki, o których piszą książki. Jestem bogaty. I co wtedy? Okay. Co wtedy? Jak będzie moje życie wyglądało? Co się tak naprawdę zmieni? Paradoks polega na tym, i to jest chyba największa pułapka dochodzenia do bogactwa, że po pierwsze nie za bardzo mamy dokąd wracać, bo osiągając bogactwo zrezygnowaliśmy z innych rzeczy. Po drugie, tak naprawdę boimy się czegokolwiek zmieniać, bo to by nas za dużo kosztowało. Z tym Was dzisiaj zostawiam.